To jest kwadrans na angielski, lekcja 141. Witajcie w podcaście uczącym mówić po angielsku. My name is Szymon and I'm your teacher. And I'm Ania. And I'm learning English with you. W dzisiejszej lekcji idziemy do barbera i jest to uzupełnienie lekcji 58, kiedy omawialiśmy wizytę u fryzjera. Zostawiamy link do tego odcinka w notatkach, abyście mogli sobie przypomnieć wyrażenia fryzjerskie. Także dziś mała uczta dla mężczyzn. Ania, are you ready? I'm ready. Let's begin. Zaczniemy sobie od małej erraty i jednocześnie przypomnienia wyrażeń z poprzedniej lekcji, która dotyczyła makijażu. Aniu, drogi słuchaczu, słuchaczko, jak powiemy podkład? Podkład to jest foundation, a baza to jest primer. Well done. Okej, dobra, czyli podkład, foundation, tak jest, a kredka, bo tak jak kredka do brwi. Crayon. Yeah, crayon. Okej, dobrze. No to może jeszcze cień do powiek. Eyeshadow. Good job. Tak jest, no cień to cień. Shadow. Okej. I dzięki komentarzom na Facebooku dostaliśmy sugestie jeszcze dwóch wyrażeń, które sobie tutaj dodamy. Jeden z nich jest rozświetlacz. I rozświetlacz, nie wiem, czy pamiętacie właśnie a propos fryzjerskich, jak były pasemka? Oh my goodness, nie pamiętam. To mogło być streaks albo właśnie highlights, bo highlight to jest coś podkreślić. Rozjaśnianie. Rozjaśnić, tak. No i właśnie nasz rozświetlacz to będzie highlighting powder. Highlighting powder. Good. To highlighter też się mówi, highlighter. Też się mówi highlighter, tak jest, okej? Okay? No a druga rzecz to bronzer. Albo bronzer. Obie wersje w języku polskim są poprawne. Mnie to strasznie zaskoczyło, że pisownia przez ON jest istniejąca, podczas gdy... A to pewnie jest z angielskiego. Robi kolor brązowy. No to byłem w szoku, to muszę przyznać. Jak to wyszukałem, rzeczywiście bronzer. Nasz bronzer to będzie właśnie bronzing powder. Bronzing powder. Yeah, that's it. Okej, dziękujemy za dopowiedzenie. No bo czemu nie, jak make-up, to make-up. W tej lekcji spróbujemy nieco innej formuły. Będzie to dialog przerywany. Czyli wysłuchacie sekcji dialogu, następnie omówimy nowe wyrażenia i dodamy kilka powiązanych fraz, a następnie wrócimy do dialogu. Dajcie znać, czy taki system jest lepszy niż słuchanie całego dialogu, a może wolicie jednak wysłuchać najpierw całości. Zaczynajmy! Hi there! Hi! What can I do for you? I'd like to get a haircut and a beard trim. Do you have an appointment? No, I don't. Let me check the schedule. We usually don't take walk-ins, but it turns out I have an open slot. So, please take off your coat and take a seat. Fajne wyrażenie, które już znamy. Czy jest pan umówiony? Aniu, jak to było w dialogu? Do you have an appointment? Good. Do you have an appointment? Pięknie, tak. To czy jest pan umówiony? Przy lekarzu mieliśmy takie samo wyrażenie. No i tutaj też pada takie wyrażenie jak walk in. Walk in. Tak, walk in. Walk in. Good. I walk in to jest klient z ulicy. To jest taka terminologia specjalistyczna, tak? Czyli jeżeli ktoś nie jest umówiony, tylko przychodzi po prostu z ulicy i chce coś zrobić. To chyba tak często panowie robią.
Właśnie, bo panie to zazwyczaj dłuższe posiedzenie u fryzjera i wtedy musisz mieć wizytę. No ja powiem ci, że ja bardzo długo byłem takim klientem u walk-inem i okazuje się, że to jest coraz trudniejsze do zrobienia. Wszyscy na zapisy. Tak. Kiedyś się odbiłem od 5 gabinetów pod rząd. Także jest to coraz trudniejsze. Ja ubolewam. No i właśnie, jeżeli nasz fryzjer, czy nasza barberka powiedziała tutaj, że ma możliwość przyjęcia nas i powiedziała I have an open slot. I have an open slot. Good. I ten open slot, czyli mam wolne miejsce, w sensie wolną jakąś czasokres, jak to się ładnie mówi. Okay, back to the dialogue. Here we go. Let me just throw a cape on you. All right. When was the last time you had a trim? Well, my hair about a month ago, and I'm trying to grow the beard out, so I had a small trim also about a month ago. All right. Do you prefer clippers or scissors for your hair? Clippers are fine. Let's do number 3 on the sides and 7 on the top. Sure. And I see you had a low taper and a low fade. Yeah, that sounds about right. Okay, let's begin. And if it's too long, just let me know. No to wyrażenia z tej części dialogu. Throw a cape on you. Throw a cape on you. Tak jest. Aniu, what do you think it means? Od czego zaczyna się posiedzenie u fryzjera? No, trzeba zabezpieczyć klienta, czyli trzeba założyć mu ten taki kołnierz, fartuszek. Tak, pelerynę, fartuszek, tak. I to jest właśnie albo cape, can you repeat? Cape. Albo gown. Gown. Yeah, gown. Gown. Pięknie. Tak. To jest właśnie ten fartuch. I teraz, jeżeli chodzi o narzędzia do przycinania, tak, włosów i brody, to przy męskich cięciach bardzo często będą wykorzystywane właśnie maszynki, prawda? I po angielsku to jest clipper. 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 I możemy mieć beard clipper. Beard clipper. Beard clipper. Beard clipper. Well done, tak, czyli maszynka do brody, no albo do włosów, hair clipper. Hair clipper. Trimmer, może tak być, pięknie. I teraz jeśli chodzi o te maszynki, to one długości reguluje się nakładając końcówki, tak, nasadki. Takie i po angielsku ta nasadka to jest taki ochraniacz, i to się nazywa guard. Guard. I często, jeżeli chodzicie do barberów czy do fryzjera męskiego, to można zapamiętać, jaką długość nasadki czy numer nasadki jest. No i w ten sposób już będziecie mogli podać barberowi dokładnie, jaką długość wam chodzi. Także na przykład można powiedzieć, tak jak ja zrobiłem w dialogu, let's do number 3 on the sides. Let's do number 3 on the sides. Pięknie, czyli właśnie ta nakładka numer 3 na boku. Trójka ma akurat 5 mm. Także w ten sposób możemy się komunikować, okej? Okay? Natomiast jeżeli nie jesteśmy pewni, jaka jest długość, to jest takie bezpieczne wyrażenie. I will tell you as we go. I will tell you as we go. I'll tell you as we go. I'll tell you as we go. Super. Which means? Że w trakcie powiem ci, czy jest okej. Okay. Tak, czyli po troszku ścina i jak będzie za długo, to ja powiem, o, jeszcze troszkę. Tak jeszcze jest. Jeszcze troszkę. To prawda. Do tego też możemy dojść. Okej. Okay. No i drugie narzędzie popularne to są nożyczki, czyli? Scissors. Of course, scissors. Good. Okej. Okay. W naszym dialogu pojawiły się jeszcze dwa takie ciekawe techniczne wyrażenia, czyli taper. Taper.
taper. Taper, jak taśma. Jak trochę jak taśma oraz fade. 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 Dla mnie obydwa te wyrazy oznaczają cieniowanie, czyli płynne przejście między jedną długością a drugą. Z tym, że z tego, co się doszukałem, to taper dotyczą bokobrodów, tak, czy baczków. Okej. Okay. Mhm. A fade jakby resztę głowy. Przy okazji takie baczki to są sideburns. Sideburns? Sideburns. Burns. Tak. Sideburns? Yes. Okej. Okay. Tak, tak, tak. Czyli taper, jak wysoko mamy tak naprawdę zgolone włosy w okolicach uszu, a fade to jak płynnie przechodzą z jednej długości do drugiej. Okej. Okay. Okay. Jeśli słucha nas jakiś barber, to dajcie nam znać, czy po polsku też tak jest. Że w ogóle nie znam. Tak, bo może to nie jest cieniowanie, tak? Bo fade ogólnie oznacza cieniować, a taper zazwyczaj oznacza, że coś jest węższe ku końcowi. O, to chyba tak należy powiedzieć. Wróćmy do naszego dialogu. Tilt your head this way, please. You have a small bald spot here. Would you like to cover it up? Yeah, just don't cut the hair too short so I can comb it over. No problem. And we're done with head. Do you like the length? Yep, looks great. Could you just clean the neckline a bit? I like it neater. Are you sure? I think the natural neckline looks best on you. You think? Why not? Let's try it out this time. I think it's a good decision. Now about your beard. You said you're growing it out, right? Yeah, I want it to be longer, but I don't want a bushy look. You need to make it nice and neat. And what about the mustache? Just the way it is, you know, like chevron mustache. Just like the actor, Tom Selleck. Okay, now lean back. I'm going to tilt the chair and get to work. Zaczynamy od wyrażenia tilt. Tilt to będzie coś przechylić. I tutaj przechylamy dwie rzeczy w dialogu. Po pierwsze, głowę, tak? Tilt your head this way, please. Tilt your head this way, please. Good job. Czyli przechylamy głowę, tak jak nam ten fryzjer każe. A druga rzecz to było krzesło, tak? No bo u barbera krzesło się często kładzie, żeby było wygodnie golić brodę, czyli tilt the chair. Tilt the chair. Good, okay. No i teraz troszkę o włosach męskich, tak? No, możemy mieć łysinę, tak? Mm-hmm. Nie oszukujmy się, tak jest. Taka łysina, która jest nam na środku głowy rosnąca, to jest bald spot. Bald spot. Bald spot. Bald spot, czyli miejsce, spot. Tak, łysy placek taki. Zgadza się. A natomiast jeżeli zakola nam się powiększają, tak? Aha. To jest po angielsku receding hairline. Receding hairline. Tak, czyli cofająca się linia włosów. Receding hairline. Receding hairline. Może nie tyle cofająca się, co przerzedzająca się. Good, okay. No i tutaj pada też wyrażenie, że możemy coś zaczesać, tak? Czyli zakryć włosami. Mhm. Comb it over. Comb it over? Tak, bo w wyrazie comb, czesać, ale też i grzebień, B jest nieme, czyli będzie comb it over. Comb it over. Tak, tak, tak. Pięknie. Good. Ania, duże zdziwienie na twarzy. To jest takie takie. Tak, comb. Jest om. Mhm. No, nie jest to łatwy wyraz do wypowiedzenia. Okej, okay. No i kilka może fryzur takich męskich. Jeżeli chcemy ściąć włosy krótko, czyli wszystko jedną długością, tak? Maszynka, nie.
mój ulubiony styl. Nie trzeba się na niczym znać. Na żołnierza. To się nazywa buzz cut. Buzz cut. Tak, buzz cut. Buzz cut. Fajna, jak pszczoła trochę. Troszkę tak, bo ta maszynka tak robi bzz, bzz, bzz i już. Jeżeli chcemy zostawić trochę dłuższe włosy, to już się nazywa crew cut. Crew cut. Crew cut. Crew cut. I to jest takie, no nie wiem, na jeża trochę można by powiedzieć, a coś takiego, trochę dłuższe włosy. No i jest jeszcze ciekawy fryzura, ona jest męsko-damska, zresztą wszystkie te fryzury takie są, czyli irokes. Chyba nie mieliśmy tego wrażenia wcześniej. Nie mieliśmy na pewno. Irokes to będzie mohawk. Mohawk. Tak, brzmi dość indiańsko, prawda? Aha. Mohawk. Mohawk. Yeah, good job. Dobra, okej. Okay. Możemy też mieć takie włosy, jakby to się od niej mówi, takie zmierzwione, tak? Okej, okay, no. No, czyli taki artystyczny nieład. O, artystyczny nieład na głowie. To będzie chyba już w włosach troszkę. Trochę dłuższe, tak. Przechodzimy do dłuższych włosów. To może się nazywać out of bed look. Out of bed look. Tak, czyli jakbyśmy dopiero co wstali, taki artystyczny nieład, out of bed look, pięknie, zaczesane włosy do tyłu, to jest super modne teraz w tych męskich, że mamy podgolenia, prawda, i zaczes do tyłu. Okej, ja się w ogóle nie znam na modzie. No, ja nie jestem ekspertem. Na trendach też nie. W każdym razie, taka zaczesane włosy, to będzie slicked back hair. Slicked back hair. Pięknie. Slicked back hair. Slicked back hair. Aniu, a czy pamiętasz, jak było właśnie podgolenie? Trim? Trim to jest takie podcięcie, nie, ale było takie, że zostawiliśmy dłuższe włosy, a pod spodem podgalaliśmy i to był undercut. Undercut. Okej. Okay. To super ważna rzecz w tych fryzurach. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Nie zostanę barberką. No i teraz zejdziemy sobie troszkę niżej, trochę wyrażeń związanych z zarostem twarzy, tak? Więc możemy mieć właśnie delikatny taki zarost, czyli jeżeli goliliśmy się... 3 dni temu? Rano, no 3 dni to tak za dużo trochę, ale najpierw, aha, jeżeli goliliśmy się rano, tak przejdziemy długościami trochę. Okej, okay, dobra. Czyli rano się golimy, ale wieczorem już niektórzy mają tam zarost na twarzy, to się pięknie nazywa po angielsku 5 o'clock shadow. 5 o'clock shadow. Tak, 5 o'clock shadow. 5 o'clock shadow. Zgadza się. I to chodzi właśnie o zarost na twarzy. 5 o'clock shadow. Wprost tak. Na herbatkę u królowej. Jeżeli już troszkę jest dłuższy, tak jak Ania to mówi, taki 3-dniowy, to już będzie stubble. Stubble. Tak. I to jest taki już zarost właśnie. Stubble. Jeszcze nie broda, ale stubble. Okej, okay. No dobra, możemy mieć też kosią bródkę, to chyba taki dość popularny styl, to się nazywa goatee. Goatee. Tak, od kuski, goatee. Goatee. Mhm. Możemy właśnie zapuszczać brodę, czyli to, co ja robię w dialogu, czyli grow out a beard. Grow out a beard. Pięknie. Grow out a beard. Grow out a beard. No i jak już nam urośnie, to mamy pełną brodę, czyli full beard. Full beard. Full beard. Full beard. Good. Okay. No i mamy też wąsy. Jak były wąsy, Aniu? Mustache. No i jest kilka rodzajów wąsów. My sobie zrobiliśmy chevron mustache. Chevron mustache. Tak. Takie francuskie. Trochę tak. Czyli właśnie tak jak właśnie Tom Selleck, jeżeli potrzebujemy sobie to zwizualizować, czyli pełne wąsy zakrywające całą górną wargę, tak? Mm-hmm. To jest chevron, albo Freddie Mercury, tak? To też chevron. Okay. Jeżeli, jak to mówię, takie z zakręconą końcówką do góry, bardzo artystyczne, to się nazywa handlebar mustache.
handlebar mustache. Tak, handlebar mustache. Handlebar mustache. Tak, jak kierownica od roweru, to jest handlebars. Uh-huh. Takie rączki do trzymania, uh-huh. No tak zawinięte końcówki. No i jeszcze wybrałem jeden styl, który wyglądają jak podkowa na buzi, czy z przedłużonym. Mamy wąsy okay. I przedłużone taki w dół. Wujek u dzieci na urodzinach. Taki wujek z lat 90. Może być. W sumie tak, bo to taki Hulk Hogan jeszcze jak walczył. Mm-hmm. To właśnie tego rodzaju wąsy. Po angielsku horseshoe mustache. Horseshoe mustache. Beautiful. Let's get back to the dialogue. What do you think? That's exactly what I was going for, thank you. Thank you. Now, I'll sharpen the lines with a razor. And we're done. Looks great. Now, how do I maintain it? Well, just use beard products like a conditioner, oil or balm, and wax to give your beard the intense shape. Can I buy some here? Sure. Let me show you what we have. W naszym dialogu było takie wyrażenie: That's exactly what I was going for. That's exactly what I was going for. Great. Ania, jakbyś to przetłumaczyła? To jest dokładnie to, czego oczekiwałem. Tak, czyli go for something, czyli starać się coś osiągnąć. Tak, czyli dokładnie to chciałem osiągnąć. Jakby that's exactly what I was going for. Wszystkim życzymy, żeby wychodząc od barbera lub fryzjera mogli to powiedzieć. Omówmy sobie teraz trochę te brodowe sprawy. Mieliśmy golenie, tak? Golić się to będzie shave. Shave. Pięknie, shave. Więc jeżeli coś chcemy zgolić, to powiemy shave it off. Shave it off. Tak, na przykład już skończyliście, nie wiem, z wąsem, tak? Wasz listopad z wąsem, czyli Movember się zakończył, więc shave it off. Tak, i to, czego użyjemy przy goleniu, to maszynka do golenia albo brzytwa. Po angielsku to będzie razor. 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 Pięknie. A z ciekawości, jeżeli chodzi o żyletkę, bo są też maszynki na żyletkę, to będzie razor blade. Razor blade. Tak, czyli ostrze brzytwy. Blade runner. Jak blade runner, tak. Razor blade. Dokładnie tak. No i jeżeli chodzi o takie kosmetyki teraz, to możemy użyć pianki do golenia, czyli shaving foam. Shaving foam. Albo żelu do golenia, czyli shaving gel. Shaving gel. Co jeszcze możemy użyć do naszej brody? Odżywka, czyli po angielsku? Conditioner. Tak jest, no do włosów ogólnie się przydaje. Mm-hmm. Conditioner. Good. Olejek do brody, czyli beard oil. Beard oil. Pięknie. Balsam do brody, czyli, uwaga, beard balm. Beard balm. Pięknie. Beard balm. Beard balm. Excellent. No i jest wosk, dzięki któremu możemy wystylizować pięknie brodę i wąsy, czyli beard wax. Beard wax. Great job, right. Kojarzy mi się to z wags, like wags. Like wags, what's the, wags? Can you use this wags, wife and girlfriends? Nope. Oh my goodness. Wives and girlfriends. Wives and girlfriends? To jest termin stosowany dla dziewczyn i żon piłkarzy. Okej, okay, pierwsze słyszę. To musicie wygooglować. Ja nie oglądam taki, piłki nożnej, a ja wiem to. Ja kojarzę taki serial tylko z lat 90. Polski, matki, żony i kochanki.
Chyba Rynkowski śpiewał piosenkę. Niestety, kochanek nie uwzględnili w tym wyrazie. Dyskryminacja. Przesłuchajmy dialogu w pełni jeszcze raz. Hi there. Hi. What can I do for you? I'd like to get a haircut and a beard trim. Do you have an appointment? No, I don't. Let me check the schedule. We usually don't take walk-ins, but it turns out I have an open slot. So please take off your coat and take a seat. Here we go. Let me just throw a cape on you. All right. When was the last time you had a trim? Well, my hair about a month ago, and I'm trying to grow the beard out. So I had a small trim also about a month ago. All right. Do you prefer clippers or scissors for your hair? Clippers are fine. Let's do number 3 on the sides and 7 on the top. Sure. And I see you had a low taper and a low fade. Yeah, that sounds about right. Okay, let's begin. And if it's too long, just let me know. Tilt your head this way, please. You have a small bald spot here. Would you like to cover it up? Yeah, just don't cut the hair too short so I can comb it over. No problem. And we're done with head. Do you like the length? Yep, looks great. Could you just clean the neckline a bit? I like it neater. Are you sure? I think the natural neckline looks best on you. You think? Why not? Let's try it out this time. I think it's a good decision. Now about your beard. You said you're growing it out, right? Yeah, I want it to be longer, but I don't want a bushy look. You need to make it nice and neat. And what about the mustache? Just the way it is, you know, like chevron mustache, just like the actor, Tom Selleck. Okay, now lean back. I'm going to tilt the chair and get to work. What do you think? That's exactly what I was going for, thank you. Thank you. Now? I'll sharpen the lines with a razor. And we're done. Looks great. Now, how do I maintain it? Well, just use beard products like a conditioner, oil or balm, and wax to give your beard the intended shape. Can I buy some here? Sure. Let me show you what we have. Drodzy słuchacze, to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że w notatkach jest link do lekcji 58 z innymi wyrażeniami od fryzjera. Jako pracę domową spróbujcie opisać po angielsku fryzurę, jaką chcielibyście uzyskać u fryzjera. Albo u barbera. Warto też sobie sprawdzić nazwy popularnych fryzur męskich w internecie. That's all for today, guys. We'll hear you next week. Bye! So you came here.